Gołąbki są? Tak. Aha, a powiesz, tacie, co to za gołąbki są? O, patrz. Gruchają. Gruchają? A buzie czemu brudziłeś? Czekoladą? Cześć, witajcie. Dziś na filmie chciałbym omówić, a w zasadzie przeczytać artykuł, na który natrafiłem ostatnimi czasy w magazynie Putman. Jest to numer 17 gazetka z czerwca 2018 roku i to jest taki króciutki artykuł odnośnie stosowania witaminy B12 w produktach, napisany przez doktora Güntera Arnolda, lekarza weterynarii, również hodowcy gołębi pocztowych. Także mam nadzieję, że z tego artykułu dowiecie się coś, czego ja na przykład nie wiedziałem, a wydaje mi się, że jest to dosyć istotna informacja. Także nie przedłużając, zapraszam do posłuchania. Powszechną praktyką stało się obecnie dodawanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, względnie witamin B kompleks, do bardzo wielu suplementów żywieniowych. Prawdopodobnie w wielu przypadkach postępuje się tak dlatego, by tym produktom można było przypisać widoczne oddziaływanie na nasze gołębie. Jeśli w tych przypadkach wśród witamin rozpuszczalnych w tłuszczach ograniczona zostanie witamina D3 do minimum, wówczas nie powinno to mieć negatywnego wpływu na przyspieszenie procesu pierzenia się naszych gołębi. Gorzej jednak, jeśli oferowane produkty wzbogacone są o witaminę B12. Jeśli podawanie tych suplementów przewidziane jest pod koniec tygodnia, to na negatywne skutki nie trzeba zbyt długo czekać. Piszę ten artykuł opierając się na własnym doświadczeniu w stosowaniu generalnie dobrego suplementu o nazwie L-karnityna. Do tej pory moje gołębie w środę otrzymywały preparat aminokwasowy zawierający 30% metioniny dla ochrony wątroby, wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i wodzie, także witaminę B12 oraz koncentrat aminokwasów. Teraz jednak, gdy przed nami dłuższe loty, potrzeby naszych gołębi wzrosną jeszcze bardziej. Jestem o tym przekonany, że L-karnityna jest najlepszym suplementem dla poprawy przemiany materii. Udowodniono, że przyjmując ten suplement, wydolność serca może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Wróćmy jednak do początku naszego problemu, że w sporej liczbie preparatów oprócz wielu innych składników dodawana jest witamina B12. Ta witamina jest idealna dla procesu regeneracji organizmu gołębi, ale tylko w przypadku podawania jej na samym początku tygodnia. U mnie sprawa wyglądała następująco: mając przed sobą suplement L-karnityny, z braku czasu oraz mojego wygodnictwa nie przeczytałem drobnego tekstu dołączonego do niego informującego, że zawiera dodatkowo witaminę B12. Nie wiedząc o tym, od środy do piątku wraz z karmą podawałem moim gołębiom 4 saszetki tego suplementu. Rachunek za moje postępowanie otrzymałem już następnego dnia, zdobywając jedynie 8 konkursów spośród 23 koszowanych na lot gołębi, a z kolejnego 11 konkursów na 23 koszowane. Nawiasem mówiąc, dużym zagrożeniem jest również katozal. Jeśli nie jest podawany tylko w poniedziałek i wtorek, lecz w dniu wkładania gołębi na lot. Gołębi osiągają wówczas szczytową formę. Jedynym problemem jest to, że są one w świetnej formie, ale w nocy, gdy są jeszcze w kabinie. Skutkuje to jednak tym, że następnego ranka gołębie są zmęczone i apatyczne. Jeśli słyszałeś, że można mieszać linkospektin antybiotyk z katozalem, to z tego samego powodu nie należy go podawać pod koniec tygodnia, na przykład w dniu wkładania na lot, lecz tylko w poniedziałek i jedynie wówczas, gdy jest to absolutnie niezbędne i z jego podaniem nie możesz zrezygnować. Mam nadzieję, że tych kilka moich spostrzeżeń ukaże się jeszcze przed rozpoczęciem dalekich lotów konkursowych. Hodowcy nie osiągający zbyt dobrych wyników lotowych powinni sprawdzić swój plan żywieniowy gołębi, czy wskutek podawania suplementów diety wzbogaconymi witaminami, nieświadomie podają swoim gołębiom zbyt dużo witamin z grupy B12. W zasadzie witaminy B12. Ja tutaj już nic nie dodam, także warto sobie zweryfikować ponownie swój plan żywienia gołębi pocztowych, bo być może w produktach, które podajemy, czy Wy podajecie, drodzy koledzy, jest właśnie za dużo tej witaminy B12, co może odbijać się po prostu negatywnie na konkursach, tak? Tak jak tutaj opisał doktor Günther Arnold w tym artykule.
Z mojej strony to tyle. Krótka wzmianka, krótki filmik. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej.